Jeszcze rok temu takie kombinezony bardziej kojarzyły nam się z pracownikami amerykańskiej NASA niż z codziennością. Dziś to już norma. 4 marca mija rok od wykrycia pierwszego przypadku koronawirusa w Polsce. Takie widoki pustych trybun nie dziwią dzisiaj nikogo. Wtedy budziły kontrowersje. Wystarczyło kilka kolejnych dni i pierwszy przypadek COVID-u pojawił się na Śląsku. Pacjent, mężczyzna w sile wieku, przebywa w tej chwili na oddziale zakaźnym w szpitalu w Raciborzu. Jego stan jest dobry. Co warto podkreślić, ten pacjent wrócił z północnych Włoch, wrócił transportem zorganizowanym, autokarem. Na pokładzie tego autokaru znajdowało się 33 pasażerów plus 3 osoby z obsługi. I się zaczęło. Kilkanaście dni, a liczbę dziennych zachorowań w kraju liczyliśmy już w setkach. Informacje o lockdownie, kupowanie ryżu, makaronu czy papieru toaletowego na zapas. Jeżeli wirus w koronie by się znalazł u nas w Polsce, to po prostu musimy się zabezpieczyć, przynajmniej na te pierwsze parę najważniejszych dni. Polska zamknęła się w domu i siedzi w nim do dziś od czasu do czasu wyściubiając nos. Dyrektor Generalny Światowej Organizacji Zdrowia ogłosił stan pandemii globalnej. Jest to pierwszy raz od 11 lat taki komunikat, który w jednoznaczny sposób pokazuje, jak groźna jest sytuacja. Tak premier Morawiecki mówił w marcu rok temu. I groźna jest nadal. Teraz liczba zakażeń w Polsce to ponad 1 750 000. I choć od wykrycia pierwszego przypadku mija rok, to dziś możemy poczuć małe déjà vu. Od poniedziałku liczba nowych zachorowań wzrasta, trwa kolejna fala epidemii. Tylko dziś Ministerstwo Zdrowia poinformowało o kolejnych 15 tysiącach zakażeń. Wzrasta również liczba osób, które wymagają leczenia szpitalnego. W samym szpitalu tymczasowym w Katowicach na tę chwilę jest 99 pacjentów, w tym na 15 na tak zwanych łóżkach respiratorowych. No i czekamy, i właściwie to jest kwestia godziny czy też dwóch, kiedy do szpitala przyjedzie ten setny pacjent. Ja przypomnę, że szpital tymczasowy w Katowicach został uruchomiony 1 grudnia zeszłego roku i do dzisiaj w tej placówce hospitalizowanych było 364 pacjentów. Rok temu, po informacjach ze świata, czekaliśmy na informacje o pierwszym przypadku koronawirusa w Polsce. Dzisiaj czekamy na informacje o tym ostatnim, ale na to, przynajmniej na razie, szybko się nie zanosi.